żeby nie brać dragów, bo was k***a zmiecie z planszy. Witamy w San Francisco. Amerykańska fawela, moi drodzy, patrzcie, getto. Wow. Fu, fu, fu. Siemano, witam serdecznie, Piotr Paweł Przywarski z takiej typowej, klasycznej pralni w hostelu w San Francisco. Pierwsza nocka i wiele osób mówiło mi, że w hostelach w San Francisco, ogólnie na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, śpią często bezdomni. I to prawda, jeżeli ogarną jakieś pieniądze na hostel, to idą spać, bo $30 to nie jest dużo. Mogliście słyszeć tam gościa, który chrapie, w sumie można powiedzieć, że jechał traktorem, było tak głośno. Właśnie wdarowy pranie, który kosztuje mnie $2.50 i następnie $2.50 również za suszarkę, tak więc robimy, bo inaczej nie będę mógł wyjść nigdzie, ponieważ nie mam już w ogóle ciuchów. Tak wygląda moja dzielnica, która na pierwszy rzut oka wydaje się spoko i wczoraj jak przyjechałem również wydawała się całkiem okej. Ale zobaczcie, chciałbym wam coś pokazać. Zapytałem się wczoraj mojego znajomego. A zobaczcie, że szukam miejsca, gdzie mogę znaleźć ludzi bezdomnych, którzy wyglądają jak zombie. Chciałbym zrobić o tym film i on napisał mi, że tutaj jest dzielnica, która nazywa się Tenderloin. Jak wygooglowałem to, zobaczcie, to na dobrą sprawę ten cały blok ulicy od mojego hostelu to już jest dzielnica tych zombie, tak więc pochodzimy się trochę i zobaczymy, czy faktycznie tak jest. Nie wyglądam najlepiej w klapkach, gdzie jest dość chłodno, bym powiedział, ale niestety nie mam ciuchów. Tutaj ktoś wydziera mordę tu na osiedlu. Idę zobaczyć. Wczoraj tutaj widziałem bardzo dziwnego typa, niestety nie udało mi się do niego nagrać, bo było ciemno, ale zrobię kółeczko wkoło mojej dzielni i zobaczymy, czy faktycznie jest tak, jak piszą mi wszyscy, którzy są w San Francisco. Patrzcie na tego typa. A, pieprz, tu jest mocno, to je. Nie wiem, czy widzicie tego typa na rogu, ale drze mordę do ludzi. To jest ten sam, co był wczoraj. Nie wygląda na osobę, która jest bezpieczna, w sensie, żeby chodzić koło niego. Wydziera mordę. Obok stoi dwóch policjantów i nic sobie z tego nie robi, tak więc to będzie chora akcja. Przed tym on się kłócił z jakimś typem, wyzywał go tam. Tak więc nie mam zielonego pojęcia, co jest grane. Normalnie wziąłem sobie pałę do łapy w razie czego, słuchajcie. Przed tym gadałem z gościem, który powiedział mi, że jest duży problem tutaj z jakimkolwiek ubezpieczeniem, z opieką zdrowotną na tych ludzi, więc tutaj jest rzeźnia. Te ulice na pierwszy rzut oka wyglądają całkiem ok, ale jeżeli się przyjrzycie, stajecie to sobie na parę minut w jednym miejscu, no to widać bardzo dużo chorych ludzi. No ja wyglądam podobnie dzisiaj. Dosłownie jedną ulicę do mojego hostelu, gdzie już chodzą bezdomni ludzie. Cofnę się, bo to są namioty przy ścianie ulokowane. Ilość kartonów tutaj dla bezdomnych jest niesamowita. Jestem w szoku, że wczoraj na to nie zwróciłem uwagi. To jest ulica od mojego hostelu, zobaczcie. To mają takie prowizoryczne chaty zrobione z wózki, hulajnogi, namioty, plandeki. Wszystko. Kilkukrotnie już czytałem, że tutaj podobno na San Francisco i na Pensylwanii chyba mówią miasto zombie, miasto ludzi zombie, ponieważ oni jedzą ten fentanyl i są powykręcani. Nie mam pojęcia, jakie to są skutki. W sensie, dlaczego tak się dzieje, ale podobno jedzą to i ich normalnie aż wykrzywia. Stoją na ulicy, skrzywiają się i po prostu się nie ruszają. Tak więc, słuchajcie, dosłownie 3 minuty spaceru już widziałem chyba 4 bezdomnych, z czego jedna do mnie gdzieś tam darła mordę. Dodatkowo, podobno są takie aplikacje, gdzie ktoś nasrał
bo tutaj nie ma psów, nie ma tutaj takich psów, wiecie, które się sznają po ulicy. I znajoma wczoraj powiedziała, że jak jest coś po prostu nasrane, to nasrał któryś bezdomny. Niestety bardzo duża liczba tych bezdomnych to nawet młodzi ludzie często. Te walizki z reguły, które noszą w rękach, są kradzione. Patrz, jak ich wykręca. Ten gościu nie pobiegł sobie na poranny spacer. No jest tak po prostu wykręcony od dragów. Problem bezdomności, o którym poruszałem w moim hostelu, no widać, że te osoby są zdrowe, które tutaj mieszkają w hostelu. Są po prostu bezdomne, nie mają pieniędzy, nie mają w sensie dachu nad głową i idą pewnie raz na jakiś czas sobie do hostela, bo jeżeli po prostu uzbierają jakieś pieniądze z żebrania w ciągu dnia, to po prostu idą do hostelu, mogą się spokojnie wykąpać, mogą się normalnie w ciepłym przespać. Tym bardziej, że słuchajcie, wydawałoby się, że zachodnie wybrzeże jest ciepłe. I tak, ale San Francisco niekoniecznie, jest naprawdę chłodno. Ja w tych klapkach to nie był najmądrzejszy ruch, ale z reguły, ale z racji, że nie mam ciuchów, bo robię pranie, to po prostu muszę jeszcze chwilę poczekać, aż mi wszystko wyschnie. I dzisiaj nawet gdzieś tam porozmawiałem sobie z tymi ludźmi i po prostu oni tutaj sobie siedzą, bo się wygrzewają, bo mają pieniądze jako tako, żeby tu zapłacić za nockę, ale nie są uzależnieni od dragów. Zrobiło się delikatnie cieplej, tak więc wychodzimy w stronę stacji metra, gdzie prawdopodobnie można więcej spotkać ludzi uzależnionych od tego pieprzonego gówna. Sam narkotyk tutaj w Stanach Zjednoczonych stał się popularny w roku 2014 i podobno tylko i wyłącznie w tym jednym roku zginęło od niego 47 tysięcy osób. Jest to opioid znany od lat 60. bodajże, tutaj stosowany przy mocnych, mocnych bólach nowotworowych. Niestety uzależnia podobno bardziej jak heroina, tak więc skutki są widoczne. Oczywiście bardzo ważna kwestia, którą poruszam przy każdym odcinku, w którym w jakikolwiek sposób pada hasło narkotyki, tak więc oczywiście nie polecam, nie zachęcam, nie namawiam. Musicie być mega świadomi, że to gówno wyżera wam mózg i naprawdę trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym. Oczywiście pomimo, że dzielnica jest średnia, tak tędy chodzą ludzie, mieszkańcy, jakoś trzeba się przecież po mieście poruszać. Wieczorem widziałem o wiele więcej. Postaram się jeszcze nagrać co nieco wieczorem i pokażę wam teraz jeszcze kilka kadrów, które zauważyłem wczoraj jeżdżąc samochodem po mieście. Niektórzy ludzie to są mocno zmęczeni życiem, zobaczcie. To wyginanie od tego k***a gówna. Witamy w San Francisco. Zobaczcie, wyglądają przystanki. Wow, patrzcie na to. Patrzcie, ten gość założył maskę Batmana, ty! Ale wariat! Patrzcie, jakie świry, ty, ja pieprzę. Ale wykręty, tu będzie mocno. Srają tu, zobaczcie, na przystanku. Podobno o wiele więcej ludzi wkręconych jest to w Filadelfii i głównie na Filadelfię, mówi się, miasto zombie. Ale tak jak pokazywałem wam wcześniej, na mojej dzielnicy z samego rana, no bardzo sporo. Ta pani też nie trenuje biegania na co dzień. No w sumie zmusza ją chyba, żeby pobiegała. Zobaczcie, jak to wygląda, tu się ktoś zbunkrował i sobie siedzi. To jest życie, gościu tańczy na wózku latynoską muzykę. Tutaj kolejni bezdomni praktycznie w samiutkim centrum miasta. Oni wszyscy mają nowe ciuszki z metkami na sobie. Ten pan też nie czeka na pociąg dzisiaj z tą walizką.
tarczać, nie chcę. No i jesteśmy w jakieś 15 minut po drugiej stronie w miejscowości Oakland. I tutaj zrobimy jakiś też również delikatny research. Jak to wygląda? Czy jest podobnie jak w San Francisco? Teoretycznie wystarczyło przejechać przez most. To się okaże. Oczywiście są też plusy. Zobaczcie, jakie piękne murale. Tutaj w Oakland jakby trochę spokojniej. Mniej ludzi, mniejsze korki. Być może ten fenomen tego syfu zombie jest tylko po tej części w San Francisco. Nie wiem. Pochodzimy trochę, bo może po prostu jestem, wiecie, w złym miejscu. Ale są znowu ładne murale. Gość gada sam do siebie, robi jakieś dziwne ruchy. Jakiś tutaj performance jeszcze puszczają. Jak się nazywa? Drag Queen. Młodzi ludzie bardzo, bardzo zniszczeni życiem. Niewiarygodne. Dobra, zrobimy takie małe kółeczko w poszukiwaniu ludzi zombie. Już kilkoro widziałem. Niektórzy na pierwszy rzut oka nie wyglądają nie wiadomo jak źle. Dopiero jeżeli się przyjrzecie, to robią takie dziwne ruchy. Chodzą, machają łapami, wydzierają się tak po prostu, wiecie, znikąd. Ciężko to na początek ocenić, ale później idzie to już rozkminić. Na ulicach też jest dużo odzieży wierzchniej. Wydaje mi się, że po prostu może rano, jak zaczyna świecić słońce, to ją zostawiają. Już któryś raz rzędu była taka sytuacja, że szedłem po ulicy i leżały po prostu jakieś takie ciuchy. Tutaj wydawałoby się w Oakland, jest niby spokojnie na tej dzielnicy, w której jestem, ale przejdziemy się dalej, bo tam mówię, u mnie była rzecz. Dosłownie wychodząc z hostelu, idzie jedną ulicę i są rozstawione namioty, czyli ludzie tam się pod siebie załatwiają. To jest coś niebywałego. Tak więc zobaczcie, ofiary. Zobaczcie tutaj ludzi na rogu pod mostem stojących, bezdomnych. Fuck, that's a real shit. And those little houses, those are houses they built for the homeless. You think this is the same person they changed for the like the Berkeley map? Where it's like the red. Słuchajcie, tak wszystko ma swoje dwie strony, tak również tutaj są miejsca, które są ładne. Przejdziemy się teraz nad jezioro tutaj w miejscowości Oakland. Pokażę wam, jak to wygląda, bo naprawdę to jest, wiadomo, przykre. Wielu z nas myśli często, że wiecie, Stany Zjednoczone to jest naprawdę niesamowite miejsce. I może być, bo to jest ogromny, ogromny kraj, słuchajcie, 50 stanów i tutaj można zobaczyć wszystko. Ale po prostu są miejsca, które również są po prostu no, gorsze, tak? Gdzie są ci ludzie, którzy są uzależnieni. Większość tutaj mieszkańców, można powiedzieć, zwala winę na rząd, który niekoniecznie pomaga, jeżeli chodzi o opiekę, ale takiego czegoś jak w Stanach nie widziałem chyba nigdzie. We Francji widziałem, można powiedzieć, takie namioty porozbijane gdzieś tam pod Paryżem, ale to jest zupełnie coś innego. Cały park jest taki, zobaczcie, tu jest jeden namiot, a tam są już takie ciut większe obozy rozbite. Niektórzy śpią w furach, najprawdopodobniej, o, tam z tyłu jest bus, nie wiem, czy to będzie widać. Ma powybijane szyby i po prostu jest zasunięty ręcznikami. Docieramy do jeziora, to nazywa się Lake Merritt. I naprawdę piękny obiekt, mnóstwo ludzi tutaj właśnie uprawia sport. Tutaj
dla kontrastu ten gość to jest gość, który normalnie biega. W porównaniu do tych ludzi, którzy biegali, że tak powiem, z potrzeby zakupu czegokolwiek. No i tu jest ten kontrast. To są ludzie spacerujący, którzy przyszli sobie pochodzić, pobiegać, a tutaj na przykład jest, zobaczcie, rozbity namiot bezdomnych. Dodatkowo te znajomi informują mnie, jak to wygląda z tą bezdomnością w Stanach Zjednoczonych. W Nowym Jorku mówi, że jest to po prostu nielegalne. Wiadomo, że są bezdomni, ale plus temperatury w Nowym Jorku sięgają w zimę a grubo poniżej minusa, więc tych bezdomnych aż tak nie widać. Tutaj, patrząc wstecz i tą całą kulturę hipisowską, ci ludzie tutaj mają jakby większe prawa do bycia po prostu bezdomnym i sobie mieszkać na ulicy. No idziemy właśnie w Oakland szukać najbardziej zwariowanych rzeczy, podobno taką prawdziwą Amerykę nam tu pokażą dzisiaj, tak więc jedziemy. Jedziemy na dzielnicę, która nazywa się Fruitvale. I te, mówią mi, że to jest dzielnica, na którą się mówi don't go. Tak więc don't go i miejmy nadzieję, że zobaczycie coś, co da wam, że tak powiem, do zrozumienia, jak ten świat jest skonstruowany. Stety, niestety. Zapomniałem przedstawić wam moich dzisiejszych gości na kanale. Siemano, once again. I don't know any Polish. Jedziemy. No i tutaj mam już znak, zobaczcie, Fruitvale. Jedziemy. Taka ciekawostka na temat tej dzielnicy. Tutaj jest film poświęcony właśnie stacji. Zobaczcie, tam jest znak, nazywa się Fruitvale Station. O policjancie tutaj, który zabił czarnego mężczyznę. A oczywiście to jest znak restauracji, czyli restauracja, sklepy oraz więcej, ale jest film o takiej samej nazwie. No i wjeżdżamy pomału na dzielnicę, do której podobno lepiej nie wjeżdżać. Zobaczcie na to, te Beskito. Zobaczcie na to, te, słuchajcie, getto. To jest tak zwana amerykańska fawela. Patrzcie na to. Amerykańska fawela, moi drodzy. Patrzcie, getto. Fu. Beskito mówili, nie jedźcie tutaj. To jest sklep, który nazywa się Home Depot i tutaj sprzedają takie części do mieszkań, do samochodów i tutaj też również parkują trackerzy i mnóstwo latynosów i mnóstwo właśnie bezdomnych. Zaraz wam pokażę. To miejsce, które przed sekundą widzieliście, jest normalnie na przy parkingu właśnie tutaj tego. Czyli słuchajcie, ci goście mogą najprawdopodobniej czekać na robotę. I tutaj zobaczcie, tu już jest McDonald's, a tam z tyłu macie, zobaczcie, już szałasy. Thank you.
istotnie podobno ta dzielnica, którą widzieliście, była tak troszkę niekontrolowana kilka lat wcześniej, 2-3 lata wcześniej, i podobno tutaj ogarnęli to troszkę, bo były kłopoty z niektórymi ludźmi, tak więc to podobno się już zmienia i podobno wyglądało o wiele, wiele gorzej. I tutaj ta dzielnica to jest również dzielnica prostytucji wieczorem. Trzeba przejechać jeszcze kawałek dalej. Niestety nie da się tego nagrać, ponieważ mamy tylko chwilę jeszcze, żeby tu pojeździć po dzielnicach Oakland. I w dzisiejszym odcinku głównie poruszamy temat tego kontrastu, tego świata tych ludzi uzależnionych. Zobaczcie. Ale nie trzeba szukać. It's just ghetto. Zobaczcie, ty się sobie zostawił zderzak na przykład na środku drogi. Tu już macie latynoską dzielnicę. Ameryka Centralna, Meksyk. I wszystko przypomina bardziej właśnie troszkę dzielnice latynoskie jak amerykańskie. Zobaczcie, te wszystkie sklepy. Tacos. Piñata. Ty, a zmaj to sobie tipi rozbili te dobre wariaty. Patrzcie, dojeżdżamy do skrzyżowania i zobaczcie pobudowane sobie takie prowizoryczne slumsy. Patrzcie, z jakichś zniszczonych fur. Ja pieprzę ty, ale to jest Saigon. Wow. Patrzcie na to, te popalone wszystko. Patrzcie, jak tutaj się ogrodzili. A obok są, słuchajcie, normalne drogie samochody, sieciówki takie jak McDonald's, Burger King. Wszystko dosłownie w okolice. So that was the Latin American neighborhood and now this... Centrum miasta. Patrzcie, parki. Tutaj jeszcze właśnie rozmawiamy na temat tego, jak przedstawiane jest, jak ten kraj przedstawiany jest w filmach, które są produkowane tutaj. No i jeżeli robią jakiekolwiek filmy, na przykład, które są robione w San Francisco, takie jak na przykład Doctor Strange or Spider-Man, what are the one we watch where? No Way Home. Słuchajcie, także któryś z tych filmów właśnie był produkowany tutaj w San Francisco i pokazują te piękne miejsca, typu właśnie Lombard Street albo na przykład Golden Gate Bridge. Nie pokazują w ogóle problemu tej bezdomności, tego co się dzieje faktycznie na ulicach. Tak więc jeżeli oczekujecie najprawdziwszej prawdy w tym co się dzieje na świecie, pamiętajcie, czerwony przycisk tutaj, ten żeby zostawić subskrypcję. Zobaczcie, jaka konstrukcja piękna. Dom na kółkach. Sobie na przykład autobus przywłaszczyli, no i sobie tu kimają. Zobaczcie, tu jest autobus, tu jest jakaś przyczepa, najprawdopodobniej mogła być porzucona, albo zarazem powiem jeszcze jedną z historii, o której się dowiedziałem. Problem jest następujący: tutaj wynajem czegokolwiek jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki, nieosiągalny niemalże, i niektórzy ludzie mieszkali wcześniej, płacili o wiele mniej. Często tak bywało, że potracili pracę, mieszkali w tym apartamencie, nie mieli na przykład, powiedzmy, pieniędzy na czynsz
samochody były bardzo tanie, nadal są bardzo tanie i ludzie z reguły mieli samochód, więc sobie po prostu spali w tym samochodzie i żyli sobie jako taką, jak jeszcze mieli jakieś tam pieniądze. Później te pieniądze się pokończyły, no i po prostu zaczęli w tych samochodach po prostu spać już w jednym miejscu. Już później przekształcali je, często w takie domy, jakie mogliście widzieć na filmie. Tak więc mieliście obraz, jak to wszystko tutaj wygląda. Myślę, że wielu z was mogło być zaskoczony. Mogliście również widzieć pewnie u innych twórców treści dość podobne. Stany są kontrowersyjne. To jest ogromny kraj, naprawdę z ogromnymi możliwościami. Po prostu chciałem wam pokazać, jak to wygląda, bo wielu z was, myślę, że może zastanawiać się, kurczę, Kalifornia, pięknie, jedziemy, plaże, słońce, palmy. Faktycznie, ale wydaje mi się, że trzeba nagłaśniać ten problem tej bezdomności i tych niestety dragów, które tutaj bardzo mocno czesają głowę tych ludzi, co jest bardzo przykre. Chciałbym, abyście zrozumieli pewnego rodzaju przekaz, który się tutaj kryje, żeby nie brać dragów, bo was k***a zmiecie z planszy. To jest taki przekaz podprogowy tego odcinka. I się z tego miejsca z wami żegnam, moi drodzy. W kolejnym odcinku pokażę wam ładniejsze miejsca w tym mieście. Miejmy taką nadzieję. Zapraszam do oglądania, subskrypcji, lajkowania i komentowania. Elo!